Na stronie weddingdream.com znalazłem pytanie, które brzmi tak. Czy zdjęcia będą gdzieś publikowane oraz jak wygląda kwestia praw autorskich zdjęć? I to są bardzo ważne pytania według mnie, o których się często nie mówi. Mianowicie oglądacie zdjęcia ślubne, widzicie je na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na Pinterestie, w mnóstwie różnych miejsc. No i teraz pytanie, czy wasze zdjęcia też będą tak publikowane? I to, co powinniście wiedzieć, to, że macie prawo każdemu fotografowi powiedzieć, że słuchaj, my nie chcemy, żeby nasze zdjęcia były publikowane i żaden fotograf nie może wam dać w umowie zapisu, że słuchajcie, jeżeli nie chcecie publikacji, to zdjęcia są 1000 zł droższe. Albo jeżeli zgadzacie się na publikację, to 1000 zł taniej macie rabatu na zdjęcia. To jest niezgodne z prawem. Podobno, jeżeli są prawnicy, to proszę napiszcie w komentarzu podstawę prawną tego. No ale z drugiej strony, pomyślcie też o nas, fotografach. Dzięki temu, że ktoś nam pozwolił pokazać zdjęcia ślubne, wy przyszliście do nas i stwierdziliście, że te zdjęcia są fajne i chcecie mieć podobne zdjęcia, więc słuchajcie, są różne sytuacje i jeżeli macie piękny ślub, szykujecie piękny ślub, wy wyglądacie świetnie, przepraszam, wasze zdjęcia wyglądają świetnie, no to dajcie je pokazać fotografowi, żeby inni je zobaczyli. Niekoniecznie całe reportaże. Ja robię tak, że z parami, które się zgodziły na pokazanie zdjęć z ich ślubu, tworzę wpis na bloga, wybieram zdjęcia do niego, wysyłam im najpierw i oni mówią, słuchaj Piotrek, wszystko super, ale tego zdjęcia nie chcemy. No i ja je wykreślam, nie mam z tym problemu. Czasami niektóre pary, często celebryci proszą o to, żeby ich zdjęcia nie były w ogóle publikowane i to jest jak najbardziej jasna sprawa. To jest prawo każdego człowieka, żeby nie był w każdym miejscu w internecie. No ale z drugiej strony pamiętajcie o nas. No i druga część pytania, kto ma prawa do zdjęć? Prawa autorskie do zdjęć ma zawsze fotograf, one są niezbywalne. Autor jest jeden. Prawa majątkowe można przekazać na rzecz kogoś, kto kupuje ode mnie zdjęcia. Prawa majątkowe, czyli to, że on może je dalej sprzedawać, ale pamiętajcie, każde zdjęcie musi być podpisane przez autora. To też wymaga prawa autorskie. No oczywiście nie będę biegał za każdym i słuchaj, mówił Kasia, Halinka, nie podpisałeś tego zdjęcia na Instagramie. Nie, chodzi po prostu o bycie pomocnym. Jeżeli ja wam daję wartość w postaci zdjęć i te zdjęcia są piękne, wam się podobają, dzielicie się z innymi, to fajnie będzie, jak powiecie innym też, że słuchajcie, to zrobił taki Piotrek i w ogóle napiszecie opinię gdzieś tam indziej, żebyście zostawili też po sobie ślad, że jesteście z tego zadowoleni, żeby tak jak wy dzisiaj przychodzicie do mnie i czytacie opinie innych par, ktoś, kto kiedyś do mnie przyjdzie, mógł przeczytać waszą opinię, szczerą, prawdziwą i wiedzieć, jakie zdjęcia robię. Będzie mi z tym bardzo miło, no i pozwoli mi to wejść po prostu na wyższy poziom w moim biznesie, bo to jest wszystko biznes i do biznesu potrzebuję was i waszego zdania, waszego feedbacku.